Drodzy państwo, i wracamy do naszej, mam nadzieję, bardzo ciekawej rozmowy z panem Marianem Piłką. Chciałbym teraz zagadnąć pana o sprawę, która no chyba jest pana konikiem, takim sztandarem. Często pan się wypowiada w tych kwestiach. Chodzi mi o inwazję, wędrówkę ludów z islamskich rejonów świata, z Czarnej Afryki do Europy. Proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś patent na to, żeby odwrócić ten trend, żeby zmienić tą sytuację? Czy uważa pan, że da się jeszcze to w skali Europy, no ale także w skali Polski, o czym za chwileczkę porozmawiamy, powstrzymać, odwrócić? Znaczy, to szanse na to są bardzo nieduże, dlatego że żeby odwrócić te tendencje, to Europa czy narody europejskie muszą mieć wolę uchronienia swojej tożsamości kulturowej i etnicznej, a czegoś takiego po prostu nie ma, dlatego że tą wolę daje właściwie religia i patriotyzm. W gruncie rzeczy obie te wartości czy systemy wartości zostały zupełnie rozłożone w Europie Zachodniej. Dzisiaj można powiedzieć, że mamy po raz trzeci w historii z parciem islamu na Europę. Pierwszy to był w VIII wieku, powstrzymany przez Karola Młota pod Poitiers 732 roku. Potem mieliśmy od 15 do 17 wieku, czego symbolem jest Wiedeń. I od lat 60. mamy tym razem demograficzne parcie na kraje Europy Zachodniej. W krajach Europy Zachodniej mamy, w całej Europie mamy do czynienia z katastrofą demograficzną. Na dłuższą metę, w sytuacji prężnych narodów, które chcą się osiedlić, i kryzysu demograficznego, nie można takich rzeczy podtrzymać. To jest system naczyń połączonych. Tam ludy są biedniejsze, tam po prostu trudniej żyć, no szczególnie w kontekście ostatnich wojen na Bliskim Wschodzie. Tam się robi bardzo niebezpiecznie, ale i zajrzawszy w głąb Afryki, tam jest zdecydowanie biedniej. No i system naczyń połączonych, współczesny transport, współczesna telekomunikacja, logistyka powoduje, że o niebo łatwiej się niż przed wiekami takim dużym grupom przemieszczać. No i system naczyń połączonych powoduje, że u nas ludzi ubywa, prawda, i stamtąd muszą przybyć, żeby uzupełnić braki, bo są braki, tak jak w Polsce uzupełniamy je Ukraińcami, mówiąc wprost, braki demograficzne, braki wynikające z tego, że gospodarka się rozwija i nie ma kto pracować w tej gospodarce, a w Europie Zachodniej pomysł padł na to, żeby jakoś tych ludzi wykorzystać. I stąd otwarta brama Angeli Merkel, ale może to nie tylko sprawa gospodarcza. Czy nie sądzi pan, że to jest także motyw polityczny, motyw ideologiczny, a nawet filozoficzny? Chodzi o to, żeby rozbić tradycyjną kulturę, tradycyjną tradycję, tradycyjne społeczeństwo, takie jakie znamy, to, które głosuje ze znakiem czasami na prawo, które głosuje na partie hołdujące też tym tradycjom, i poprzez rozmycie tego elektoratu, a który ten nowy będzie przecież bardziej podatny na różne socjalne zachęty, przez rozbicie tego elektoratu i zmienienie go i stworzenie go bardziej podatnym, jak już tu mówiliśmy, na te różne marchewki, no to w tym trybie, żeby po prostu te lewicowo-liberalne trendy, lewicowo-liberalne polityczne formacje wprowadzić większą siłą do różnych instytucji parlamentarnych w Europie właśnie. Znaczy, motyw ekonomiczny jest wyłącznie parawanem, bo oczywiście Europa Zachodnia cierpi na niedobór siły roboczej, ale trzeba pamiętać, że na przykład w Szwajcarii ponad 90% imigrantów żyje wyłącznie z zasiłku. Podobnie właściwie jest w Szwecji, w znacznej mierze w Niemczech, we Francji i tak dalej. W związku z tym nie należy poważnie traktować argumentu natury ekonomicznej, dlatego że tutaj przybywają ludzie, którzy często są analfabetami, którzy do nowoczesnej gospodarki po prostu nie mają kwalifikacji, żeby rzeczywiście uzupełnić ten niedobór siły roboczej, na którą cierpią kraje Europy Zachodniej. W związku z tym trzeba jasno powiedzieć, nie motyw ekonomiczny, tylko motyw rozbicia cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego że tutaj mamy do czynienia z napływem ludności przede wszystkim muzułmańskiej, która traktuje Europę w kategoriach dżihadu po prostu, czyli, że tak powiem, terytorium, które można podbić. I w gruncie rzeczy mamy do czynienia z zupełną dezintegracją społeczeństw zachodnich. Ja przypomnę, że w przypadku Cesarstwa Rzymskiego historycy obliczają, że rozbicie Cesarstwa Rzymskiego zostało dokonane przez barbarzyńców, którzy nie
przekroczyli w sumie 5% ludności Cesarstwa Rzymskiego i dokonali dezintegracji i podbicia tego cesarstwa. Procent muzułmanów już w tej chwili jest znacznie większy, a jeżeli weźmiemy pod uwagę głęboki kryzys rodziny, a z drugiej strony rodziny muzułmańskie, które mają po 6, 7, 8 dzieci, to należy się spodziewać, że w przeciągu jednego pokolenia takie kraje jak na przykład Belgia w ciągu 20 lat będą już krajami o większości muzułmańskim. Francja prawdopodobnie w ciągu 30 lat może już być krajem. Niebywale szybko, niewyobrażalnie szybko. Dlatego, że jeszcze możemy to zobaczyć. Dlatego, że często Europejczycy, nawet jak się żenią, no to żenią się w wieku 30 paru, 40 lat, mają jedno dziecko. Natomiast ci żenią się w wieku kilkunastu, 20 lat i mają po tych 6, 7, 8 dzieci. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z procesami niezwykle szybkimi i w związku z tym należy się spodziewać, że będziemy mieli do czynienia z rozkładem Europy, czyli tego głównego, głównej w przeszłości ostoi cywilizacji chrześcijańskiej. Czyli tak jak, nawiązując do tego, co ja powiedziałem, że pan to chyba bardzo mądrze rozwinął, bo tutaj właśnie ci analfabeci, oni nie będą przecież pracowali, nie będą przecież zakładali, nie będą informatykami. Tak, będą przeważnie żyli na socjale. Takie są warunki w Unii Europejskiej. No dziś już tak się dzieje i będą elektoratem właśnie dla tych partii lewicowych, tych rozdających, tych lewicowo-liberalnych. I to się wydaje być jednym z ukrytych celów. Ja myślę, że również tej wędrówki ludu. Ja myślę, że również te partie lewicowe wcześniej czy później staną się ofiarami, dlatego że ludność muzułmańska nie będzie pracowała na emerytury białych, w związku z tym bez względu na to, czy oni mają przekonania prawicowe czy lewicowe, i w gruncie rzeczy ci wszyscy lewacy także staną się ofiarami zmian demograficznych w Europie. Tu pozwolę sobie zauważyć, tu jeszcze się nakłada taki inny proces. Otóż podobno obserwujemy w Izraelu, ci młodzi chłopcy z dyskotek, z zamożnych izraelskich rodzin już nie tak skutecznie walczą jak Ariel Sharon, Menachem Begin, jak ci wszyscy wielcy, jeszcze post-akowscy przywódcy państwa Izrael, nie są tacy twardzi, nieprzejednani. To są już chłopcy, jak mówię, z dyskotek, żyjący w innej codzienności, z innymi imperatywami, celami. No i już nie tak skutecznie dają sobie radę z tymi palestyńskimi, miotającymi kamieniami, strzelającymi z kałacha. Nieprawda. Ma pan złe zdanie o Izraelczykach. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Izrael, który jest nowoczesnym państwem i gdzie współczynnik reprodukcji prostej wynosi 3,2 wśród Izraelczyków, a do prostej spępowalności jest potrzebny współczynnik 2,1, a w Polsce być może żeśmy osiągnęli, bo jeszcze nie ma dokładnych wyliczeń, 1,4, że tak powiem, to pokazuje, że w Izraelu jednak mają poczucie, że żeby obronić Izrael, trzeba mieć przede wszystkim dużo dzieci, mieć silną rodzinę. W związku z tym ci chłopcy izraelscy, którzy się potrafią bawić, również potrafią, że tak powiem, zakładać różne rodziny. Tutaj są, no ale dałby Bóg, żeby było tak, jak pan mówi. Ja tylko chciałem przełożyć też tą prawidłowość na Europę. Tutaj też środowisko jest spacyfikowane. Tutaj społeczeństwo, młodzi ludzie. Izraelczycy chcą bronić swojej wolności, a Europejczycy nie chcą bronić swojej wolności. Tylko, że i to jest zasadnicza różnica. Oba miecze nieco tępieją. I tak samo jak Izraelczycy mają te problemy, o których mówię, jest wiele ciekawych artykułów na ten temat, że już nie ma tej zapamiętałości, panie redaktorze, tej twardości. Jeżeli ale porównamy z Europą, to jest niebo a ziemia. Izraelczycy chcą bronić swojej wolności i dlatego, że tak powiem, są wolni, a Europa straci swoją wolność. Oby to się nie stało. Jako oddech, swoisty oddech, zobaczmy obrazki, takie zwyczajne obrazki z jednej ze skandynawskich ulic, zarejestrowane parę miesięcy temu. Thank you.
ten pozornie błahy, bez większego znaczenia, pokazujący pewną realną rzeczywistość filmik, pokazuje to, o czym chcę tutaj w tej dyskusji powiedzieć, co chcę, żeby w niej wybrzmiało. To znaczy to, że my, ci chłopcy tam pobici przez agresywnych, nie znających litości, nie mających często zahamowań imigrantów, wychowanych w zupełnie różnych warunkach, ci chłopcy są tak, jak tam pobici, przed chwilą państwo widzieli te dramatyczne sceny, są tak jak Europa, nieprzygotowani. Nieuzbrojeni nie w sensie takim konkretnym, ale nieuzbrojeni w pewną świadomość, w pewien właśnie imperatyw walki, oby tak było, jak pan mówi, że w Izraelu to nie jest taka mocna prawidłowość, ale też tam to jest dostrzegalne, ale u nas na pewno jest to dominująca sytuacja, jest to dominująca tendencja, ta słabość, to odpuszczanie, to nie pokazywanie twardych granic, dokąd można się posunąć. Ta słynna scena, ten pomysł na to, żeby kobiety gestem dłoni w Skandynawii, tak się je szkoli, powstrzymywały napastnika, który ma je zgwałcić i to ma być jedyna obrona, no to jest jakieś pokazanie niebywałej słabości, pokazanie jakiejś bezrozumności tej sytuacji, prawda? Nazwijmy to wprost głupoty, dlatego że to trzeba sobie jasno powiedzieć, że społeczeństwa Europy Zachodniej zostały zdemoralizowane polityką multikulti. W gruncie rzeczy nastąpił rozkład religii i rozkład patriotyzmu. Młodzi ludzie nie są przygotowani do tego, żeby bronić wartości, które wyznają. Jeżeli nie są przygotowani do obrony swojej wartości, to tą wolność stracą, bo ten, kto nie potrafi bronić swojej wolności, po prostu na tą wolność nie zasługuje. I to jest Szwedzi, nie tylko Szwedzi, stają się ofiarami tej lewackiej ideologii. Na koniec wróćmy do naszego kraju. My tutaj mamy poczucie takiego bezpieczeństwa. Wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, ale ostatnia wypowiedź ministra Czaputowicza, który wspomniał o jakichś 2700 czy 2900 imigrantów, których jednak Polska przyjęła. A w tej wypowiedzi także był taki akapit o to, że Polska w tej chwili jeszcze nie jest gotowa, nie jest taka otwarta, jak być może będzie w przyszłości. I że w przyszłości to ta sytuacja może się zupełnie zmienić. I co to znaczy? I możemy jeszcze szerszą ławą przyjmować imigrantów. Czy my tutaj w Polsce jesteśmy bezpieczni? Czy widzi pan negatywne tendencje w naszej rzeczywistości, w naszej sytuacji, które mogą spowodować, że będziemy tak samo wyglądali jak Szwecja i Niemcy? Tak, widzę to w polityce Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że w tej chwili widać bardzo wyraźny zwrot, który ma oczywiście zmaskowany, i wypowiedź ministra Czaputowicza świadczy o tym, że jakieś zakulisowe targi, jakieś zakulisowe kompromisy są podejmowane, i to w wielu dziedzinach. Jarosław Kaczyński popiera armię europejską, powołanie armii europejskiej, co by w gruncie rzeczy zlikwidowało zupełnie suwerenność państw narodowych, bo jak Romano Prodi powiedział, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej, gdy wprowadzano euro, że państwo narodowe opiera się na dwóch filarach, na pieniądzu i na armii. Właśnie ten pieniądz obaliliśmy, wtedy tak powiedział. A dzisiaj z czym mamy do czynienia? Dzisiaj mamy mówienie, że euro jeszcze nie teraz, tylko może później, aż się, że tak powiem, będzie pranie mózgów społeczeństwa i społeczeństwo się przekona. Jeżeli chodzi o imigrantów, mamy tutaj do czynienia ewidentnie z jakimiś zakulisowymi targami czy jakimiś decyzjami. W każdym razie te ustępstwa ze strony Komisji Europejskiej wskazują, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś ustępstwami ze strony Polski. Panie Marianie, bądźmy jednak trochę sprawiedliwi, bo jednak trzeba powiedzieć, że to za sprawą Prawa i Sprawiedliwości jednak powstrzymaliśmy ten trend, tą konkretną ale powiedzmy dokładnie Platformy Obywatelskiej. Tak, pozwolę uściślić. Pierwsza wypowiedź pani premier Szydło, jak została premierem, mówiła, że wypełnimy nasze zobowiązania, ale ponieważ zarówno w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Orbana, ale także Czechów, a także wyraźnie na obudzenie się polskiej opinii publicznej spowodowało, że nastąpiło usztywnienie stanowiska ówczesnej pani premier, ale pierwsza deklaracja mówiła o tym, o wypełnieniu zobowiązań pani Kopacz. Ale każda deklaracja, każda wypowiedź publiczna przedstawicieli rządu jednak uspokaja. Mówi, nie będzie napływu imigrantów, postawimy tu tamę, nie zmienimy polityki.
tak słyszymy w każdej publicznej wypowiedzi, no poza tą, która doszła do nas z Le Figaro, wypowiedzią ministra Czaputowicza, która trochę raz zbiła z pantałyku, prawda? No i poza tym, co widzimy na naszych ulicach, zwłaszcza w Warszawie, bo ja mam wrażenie, że także mam takie wrażenie, że ludzi z Bliskiego Wschodu jest coraz więcej. Ja zgadzam się z pana obserwacją. Tutaj akurat zgadzam się w 100%. Też chodzę po Warszawie i moim zdaniem ja widzę na ulicach Warszawy kilkadziesiąt tysięcy ciemnoskórych osób, które to nie są turyści. To widać, że pracują lub przemieszczają się nie w celach jakichś turystycznych, nie zwiedzają muzeów, nie chodzą do kin, tylko przemieszczają się po przez Warszawę, chodzą tak, jakby byli mieszkańcami. Widać to corpus delicti codziennie na naszych ulicach, ale widać to także w Poznaniu. No i pytanie, czy nie ma jakiegoś dziwnego dopływu tych ludzi? Czy, bo z drugiej strony też obserwujemy w różnych urzędach wojewódzkich na terenie kraju też takie sygnały, że coraz więcej jest tych ludzi, którzy tutaj się żenią, ludzi z Czarnej Afryki, ludzi z Bliskiego Wschodu. Jak to sprawdzić, jak to zbadać? Czy nie ma jakiegoś drugiego dna, jakiejś być może organizacji, jakiegoś porozumienia, która na dużą skalę, no można tutaj mówić, jak mówię, przynajmniej o kilkudziesięciu tysiącach ludzi, którzy zostali już sprowadzeni, no właśnie wykonuje tą krecią robotę, powiedzielibyśmy. Czy myśli pan, że jest możliwe istnienie czegoś takiego, takiego nieoficjalnego dopływu tych ludzi do Polski? Wie pan, za rządów Leszka Millera były zapewnienia, że żadnych Afgańczyków, żadnych tak zwanych terrorystów nie ma na terenie Polski. Dzisiaj można powiedzieć, że te zapewnienia ówczesne były zupełnie bez pokrycia, czy były fałszywe. I dzisiaj także mam takie poczucie, że możemy być wprowadzani w błąd. Ja przypomnę, poprzednio w latach 2005-2007. W 2005 Prawo i Sprawiedliwość mówiło bardzo wyraźnie, że jest przeciwko takim rozwiązaniom instytucjonalnym w Unii Europejskiej, jakie były w traktacie konstytucyjnym, który został zresztą odrzucony w dwóch referendach. I po dwóch latach przyjął traktat lizboński, który dokładnie poza zmianami kosmetycznymi powtarzał te wprowadzał te same instytucje. W związku z tym nie mam tutaj zaufania do oficjalnych deklaracji. Kończy nam się czas. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Drodzy państwo, naszym gościem była legenda polskiej prawicy, pan Marian Piłka. Niezwykle było miło mi pana gościć. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, trochę krytykowaliśmy rząd. Drodzy państwo, krytykowaliśmy, ale mam nadzieję konstruktywnie. Zostańcie państwo z nami. Za chwileczkę kolejna dysputa, bardziej historyczna. Z nami w studio będzie dr Lech Kowalski. Na pewno warto to zobaczyć. Zostańcie z nami.